Cześć wszystkim, witam na kanale Srebro i Złoto. Dzisiaj będzie unboxing małej paczki ze srebrem. Paczka bardzo długo do mnie szła. Czas oczekiwania był naprawdę długi, ale zaraz wszystko tutaj się wyjaśni i będzie pokazane, co jest w środku, za jaką kwotę i dlaczego też musiałem tyle na to czekać. Także bez zbędnego gadania przechodzimy do otwierania. Jak zwykle paczka była u mnie zamawiana z Metal Market. Jest to w miarę szybka realizacja. No teraz wiadomo, każdy dostawca ma długi czas realizacji tych zamówień, ale w miarę szybko wysyłają. Mają także przystępne ceny. Nie promuję tutaj nikogo, po prostu uważam, że przynajmniej dla mnie jest to sprawdzona firma i godna zaufania. Przejdźmy teraz do tej kopertki. No i proszę bardzo, trafiła do mnie w końcu bestia do kolekcji, bestia królowej. £5, Elizabeth II, po piersie, czyli profil boczny królowej Elżbiety II. Mamy tutaj to gradientowe, kropkowane tło, układające się w takie łuki. Moneta, widzimy, ma swoją naprawdę grubość, czuć już tą wagę tych 2 uncji. No i mamy tutaj biały koń Hanover. 2 uncje, czyste srebro, próby 4-9 i rok 2020. No, ta moneta nawiązuje swoim wzornictwem do całej kolekcji właśnie z serii Bestie Królowej. Zaraz pokażę tutaj, jak wyglądają te poszczególne monety. Możecie to także zobaczyć na moim filmie tutaj z bestiami. Mamy także tutaj na tym koniu gradientowe tło, z tyłu tarczę, herb z 4 tutaj wzorami. Szczegółowość monety naprawdę jest na tym samym bardzo wysokim poziomie. Nie widzę, aby moneta posiadała jakiekolwiek skazy. Nie chcę jej także otwierać z kapsla, ponieważ co chodzi o monetę właśnie serię Bestie Królowej, zbieram je tylko i wyłącznie w jednym wydaniu, czyli w jednej serii. Nie mam tutaj monet już podwójnych, tak jak teraz to robię. Teraz zbieram po 2 serie takich monet premium. W przypadku tych monet zbierałem tylko jedną serię. Z tych początkowych monet posiadałem po 2-3 egzemplarze, ale sprzedałem je, gdy cena urosła, za to kupiłem srebro. Teraz ile zapłaciłem za taką monetę? Aktualnie cena tej monety wynosi 201 zł i 93 grosze. Wysyłka w ciągu 48 dni. 50 dni oczekiwania na monetę za ponad 200 zł. Już Wam pokazuję. Mi taką monetę udało się kupić za 156 zł i 82 grosze. No, uważam, że cena jest naprawdę
atrakcyjna. Kupiłem to na tych spadkach związanych właśnie z kryzysem, z tą pandemią, kiedy srebro poleciało bardzo w dół w stosunku do tej średniej, którą wyznacza tutaj od kilkunastu miesięcy. Zrobiłem tam troszkę większe zakupy, no ale czas oczekiwania, tak jak mówię, jest bardzo długi. Tutaj zamówienie było realizowane, to był najdłuższy czas oczekiwania, jaki miałem tutaj przy monetach. Zamówienie było na początku marca, dostawa jest na końcu kwietnia. No ale cóż, takie mamy teraz sytuacje na całym rynku. Trzeba się po prostu do tego dostosować, przeczekać, nie wykonywać żadnych pochopnych ruchów. To by było na tyle w tym malutkim unboxingu paczki. 2 uncje srebra w monecie premium wlatują do staku. No i tyle. Do usłyszenia, do zobaczenia w następnych produkcjach. Trzymajcie się. Cześć.